To znów ja. Przechodzę dziś Maria w koszulce Ironmana. Jednak zawsze ta gra zaczyna się od intra. Super Mario Bros. Grzyby zjadamy, często umieramy. Takim, moi drodzy, freestylem was dziś przywitałem. Czy dziś jest ten dzień? Czy to dziś przejdę Maria? Jak zwykle, mam nadzieję. Bo jak zwykle, moi drodzy, widzimy się tu w Mario. Ostatnia szansa, by udało się przejść tę grę do 30, w sensie nie do mojego wieku, a do 30 razu, w sensie, żeby dwa było z przodu. No i mam nadzieję, że to się uda. Bardzo bym to chciał, mając cały czas w głowie, że wiecie, początkowo chciałem, kurde, przejść tę grę do 10 razu, nie? Tak, serio tak chciałem. Mam nadzieję, że oglądacie mnie stale. Jeżeli przebrnęliście przez tą mękę zwaną klątwą, która, kurde, tam była chyba przez 10 odcinków, tam 8-7, że nie mogłem przejść dalej ponad jeden próg. Co jest? Bo wyskakują mi tu jakieś, kurde, Windowsowe sprawy. Windows sprawy. Moi drodzy, gdzie jest, no. Dzisiaj daję z siebie maksymalne skupienie. Naprawdę bardzo chciałbym to przejść. I naprawdę mam wielką nadzieję, że to się uda w końcu pożegnać tę grę. Kurde, kolejne tytuły czekają na tym kanale. Mario jednocześnie tym samym chyba został najdłuższą, nie, na stówę został najdłuższą grą, bo nawet takie chyba gry jak... Chociaż LEGO City Undercover nie wiem, czy nie miało 36 odcinków. Nie jestem pewny, możecie to sprawdzić, właśnie oglądając chociażby LEGO City Undercover u mnie na kanale. I inne gry, przez które tu gram, pamiętajcie, nie tylko Mariem ten kanał żyje. Dziś mam naprawdę duże skupienie. Ostatnio byłem bardzo rozkojarzony, mimo to poszło mi całkiem nieźle, w sensie, no, doszedłem, zrobiłem jakby rekord, nie? Może nie levelowy, ale wiecie, no jednak... Jednak rekord jakiś tam był, w sensie, no, że doszedłem do tego samego momentu. Trochę jak w klątwie, gdzie dochodziłem cały czas, do tego samego levelu nie mogłem go przejść. To jest tak jakby teraz druga klątwa, tylko że jesteśmy już naprawdę blisko tego przejścia, nie? Już tak naprawdę bliziutko. Swoją drogą, a nie, miałem powiedzieć, że nie wiem, czy kolejnego Mario już do mojego nowego salonu nie będę kręcił, w związku z tym byście mieli zaskoczonko, ale nie, nie będę jeszcze, bo że Mario będzie jeszcze w tym tygodniu raz. A salon dopiero będzie w weekend. A w weekend nie będzie Mario, bo będzie Minecraft. Gramy w Minecrafta, właśnie dzisiaj jeszcze będziemy grali w tego Minecrafta. Znaczy nagrywali, o, bardziej. A wy to zobaczycie jutro i w sobotę, ponieważ tak będzie Minecraft. W przyszłym tygodniu chyba będą 3 Minecrafty. Fajnie byłoby trochę przyspieszyć. 3, wiecie, to też nie znaczy, że to, co ja nagrywam, to jest tylko to, co gram, bo na przykład wczoraj też graliśmy sobie w Minecrafta. Trochę tam podbudowałem, także jeżeli myślicie, że zaczniemy Minecrafta w momencie, gdzie ostatnio skończyliśmy, to nie, 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 nie. Nie, 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 moi drodzy. No to jest, kurde, tylko ten, to ja nie chcę. Chcę hajs. I suby, dlatego... Dlatego, moi drodzy, jeżeli jeszcze z jakiegoś dziwnego powodu waszej subskrypcji tu nie ma, a oglądacie mnie co odcinek, albo chociażby co jedną grę, no to nieładnie, nieładnie, moi drodzy. Powinniście to zmienić. Powinniście zostawić tą subskrypcję. Patrzcie, ile czasu oszczędzicie, kurde, na tym, wiecie, żeby nie musieć codziennie wpisywać. Klocko grał, co on tam dodał. W sensie, piszecie bez co tam dodał, to wiadomo. Ale nie będziecie musieli przed tego klocko grał ile razy. Ile czasu oszczędzicie, moi drodzy. Tu 2 sekundy, tam 2 sekundy, tu pół sekundy. I pod koniec życia okaże się, że oszczędziliście 13 sekund w życiu. A to nie, wiecie, czas to pieniądz. Jak to mówią, nie? Więc pamiętajcie, subskrybencja wam pomoże. A i wy mi pomożecie. Pamiętajcie, że im więcej subskrypcji i ruchu na tym kanale, tym bardziej się do niego przykładam i pewnie ciekawsze gry będą. Więc kto wie, czy jeżeli to kiedyś naprawdę nie będzie takich gargantuicznych rozmiarów kanał, czy się nie przemogę i jednak nie będę grał w poważne gry. Nie obiecuję, nie obiecuję absolutnie. Żeby nie było, ale może, ale wiecie, prędzej niż jak kanał ma 2,5 tysiąca subów, nie? Jak będzie miał 12 tysięcy subów, czy... Kurde, bo się przeraziłem, wiecie, trochę... Jak będzie miał 12 tysięcy subów, no to prędzej będzie więcej się działo niż, jak mówię, ma te 2 tysiące subów. No to chyba logiczne, nie muszę wam tego mówić. Macie przecież całkiem dobrze działające mózgi. Patrzcie, jak go w powietrzu. Kurde, tu go też mogłem w sumie... Na styk. Także dobrze działające mózgi wam dobrze mówią, mam nadzieję.
Jezu, ja tą muzyczkę już znam na pamięć. To po prostu niewiarygodne. Dobra. I bach! 5000. Te punkty są naprawdę mało znaczące. Jak w ogóle... Ja wam zazdroszczę, bo wy już możecie wiedzieć, czy ja tą grę dzisiaj przeszedłem, czy nie. Ja jeszcze nie wiem. Myślę, że się może nie udać, ale naprawdę dzisiaj jestem skupiony na maksa, więc... Chociaż wiecie, co z tego, że skupiony na maksa, jak kurde trafia się na wiecie co? Na ten moment, że dostajecie kulą, gdzie nie mieliście możliwości zmiany toru lotu, no bo w locie was dopadła. No i co z tego, że jesteśmy, mówię, mega skupieni, nie? Nic to nie da, moi drodzy. Nic nasze skupienie nie da w momencie przypadkowych losów czy skoczni. Fakt, ja mówię, że przy tą grybą muszę unikać, wiecie, tych skoczni dziadowskich, nie? Inaczej się to nie uda chyba, bez kitu. Zawsze mnie te dziadowskie skocznie załatwiały. Come on! I bach, mój drodzy, jak ja to odkryłem, ale byłem z siebie dumny. Patrzcie, w ogóle tu też coraz łatwiej skakuje. I proszę. A nie, to jest zwykła muzyczka. Także moi drodzy, uwielbiam tą krainę. Nie tylko dlatego, że tu nie ma złoli, wrogoli, ale jest też dużo, kurde, monet. Cudowna kraina. Tak powinna wyglądać każda kraina we wszechświecie. Ju. Dobra, moi drodzy. I świat, uwaga. Jedziemy z tym! Ostatnio mówiliście, że tak się nie denerwował. Nie da się. Nie da się tak nie denerwować w tej grze, moi drodzy. A jest ten głupi świat. Dobra, tu trzeba lecieć. Skupienie na maksa, moi drodzy. Czy tu nie było w ogóle kiedyś żyćka? Nie. Bierz hajs, Mario. Nie wiem, moi drodzy, po prostu się tak nie mogę nie denerwować. Ja po prostu się denerwuję często tak przy różnych rzeczach. Ale postaram się być bardziej wyluzowany. Na przykład dziś. Obiecuję. Że się postaram oczywiście, nie że będę. Skupienie na maks, moi drodzy. A weżesz się. Nie! Dobro, wycofałem, że się nie będę denerwował. No i super, moi drodzy. Pamiętacie, jak zawsze mówiłem, że tu grunt być w trzecim świecie ze strzelankiem? No to właśnie. No to właśnie jestem w trzecim świecie ze strzelankiem, moi drodzy. Bez strzelanka to będzie kosmicznie ciężkie. No ale próbujemy, moi drodzy, próbujemy oczywiście. Szybko! Nie!
Idź sobie stąd. Uwaga, zaraz pójdzie czas. Dobra, mamy. Na spokojnie, 60 sekund jeszcze było. Znaczy sekund, to jest przecież sekunda. Skupienie moje drodzy na maksa, wybaczcie, że dzisiaj średnio do was będę gadał, szczególnie dzisiaj, ale naprawdę chcę przejść tę grę. Come on! Szybko. Szybko, szybko, szybko. De. Nie! Co ja zrobiłem? Dziś się skupię, mówiłem, tak? Mówiłem, że się skupię. No to właśnie pokazałem, jak się skupiłem. Totalnie niepotrzebna śmierć. I głupia. Niepotrzebna, głupia i wszystko. Kurde, jestem... Dobra, skup się, chłopie. Powiedziałeś fanom, że się skupisz dzisiaj. Idź stąd, idź stąd, idź stąd. Dobra. Obiecałem, że się skupię, więc kurde, skup się, klocko grał. 50 monet. To jeszcze kawałek. Tu nie ma grzybka. Nie ma grzybka. Dobrze. Źle. Wow! Moi drodzy, patrzcie! Trzeci świat, ile? 6 żyć? 5 żyć? 5 żyć. Jest dobrze. 6 żyć! Nie zapraszajmy, nie zapraszajmy, moi drodzy. Full skupienie, absolutne full skupienie. To się dziś uda. Albo się nie uda. Skupienie, klocko grał skupienie. To był fuks akurat. Drugi fuks, totalny. Totalne fuksy, moi drodzy. No tego nie mogłem przewidzieć. Nie! Po prostu no nie! Nie, nie, nie możesz tego klocek tak zepsuć. Dobrze. Nie! Kurde, tam trzeba było skakać! Nie! Dobra. Tych mamy. Thank you.
Jak ja miałem to przewidzieć? Tu trzeba dojść ze strzelaniem, moi drodzy. Nie! To był rekord, ale tu trzeba dojść ze strzelaniem. Serio, nie widzę tego inaczej. Jeszcze ten, super. Chowaj się. Kurde! Idź stąd! Widzieliście to? Ale się spociłem, ej! Ale się spociłem! Nie wierzę! Boże, czy ty to widzisz? Nie wierzę, 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 miałem jeszcze i żyć w tym świecie! Miałem krócej żyć! Sześć żyć! Idź sobie z tej góry. Będzie ciężko. Nie wierzę, nie wierzę, moi drodzy. Miałem 6 żyć. Naprawdę byłem przekonany, że mamy już czwarty świat. No bo jak? 6 żyć! 6 żyć! Serio, nie widzę tego inaczej, jak dojść tu ze strzelaniem. Naprawdę nie widzę tego inaczej, jak dojść tu ze strzelaniem. Albo poszukać, może gdzieś tu jest ukryte strzelanie, bo tam na początku faktycznie jest dużo tych przestrzeni. Serio, nie widzę, jakby to można było przejść bez strzelania. Kompletnie nie, no widzieliście, co się dzieje w tym świecie, jak tyle tych rzucaczy jest. Okej, tak zrobiłem rekord, bo doszedłem do rekordowego momentu, w sensie dalej do trzeciego świata, ale no w sensie nigdy chyba nie doszedłem tak daleko w tym trzecim świecie, nawet jak dzisiaj. Ale nie, serio, naprawdę, gdybym na początku tego świata z wami się założył o, nie wiem, o moje miesięczne zarobki z YouTube'a, to przegrałbym. Roczne mi się nawet założył, bo ja byłem... Dobra, roczne nie. Ale o miesięczne mi się założył, że przejdę z 6 życiami ten level, że mówię, dobra, co by się tu nie działo, kurde, no przecież 6 razy, no to przejdę ten level, nie? 6 żyć. No to, moi drodzy, żegnamy się z tym, że przejdziemy to w drugiej 20, znaczy to w drugiej 20, tak, przejdziemy. Że przejdziemy to z dwójką z przodu, o. No została tylko trójka, moi drodzy. Coraz bliżej moich urodzin. Zbliżamy się do daty moich urodzin. Czy uda pokonać datę urodzin? Czuję, że ironia losu będzie taka, że przejdziemy to dokładnie w liczbę moich urodzin. Które w tym roku przypadają 34? Dla tych, co nie wiedzą, moi drodzy. No dobra, trudno. Staram się nie denerwować, bo wam to obiecałem, ale naprawdę jestem wewnątrz wściekły. Bo no de facto, kurde, no... Dwie śmierćki, tak, były jakby nie z mojej winy zupełnie, bo dostałem tą kulą, czy ten typek akurat skoczył, czy dostałem stopę młotkiem, no to więcej było śmierci, których kurde nie ode mnie zależały, więcej ich było. Nie płakać mi się chce aż. Ile ja sił straciłem w tej grze. Dobra, moi drodzy, dzięki za kolejny odcinek. Mimo wszystko, no coraz bliżej, ten centymetr dalej, ale coraz bliżej, centymetr do centymetra. I uszyjemy swetra, tylko to mi się rymuje. Tak bywa. Zostawcie subskrypcję, by nie przegapić przyszłych odcinków. Ja wam dzisiaj dziękuję za kolejny i widzimy się wkrótce oczywiście. Bye!